Z wizytą w Sejnach pojawił się w minioną środę marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Przybywszy na zaproszenie radnego podlaskiego sejmiku Waldemara Kwaterskiego i starosty sejneńskiego Macieja Plesiewicza, włodarz województwa spędził tu wiele godzin. Pierwsza grupa przedstawicieli lokalnej społeczności powitała go z medalami na szyi. To młodzież z lokalnego klubu Panzer, a medale to trofeum przywiezione parę dni temu z Budapesztu, gdzie dwójka sejneńskich zawodników stanęła na podium młodzieżowych mistrzostw świata w kickboxingu. Lena Leończyk i Miłosz Urynowicz na sukces pracowali przez kilka lat ciężkich treningów, realizowanych pod fachowym okiem trenerów Dariusza Wróblewskiego i Rafała Kamińskiego. Szkoleniowcy dumni z sukcesu swoich zawodników podkreślali. Jeśli chodzi tutaj o pana Waldka i pana Macieja, no to to są osoby, które wspierają nas od początku. Są z nami w klubie i my wiemy i czujemy po prostu ich wsparcie. To nie jest tak, że my jak coś potrzebujemy, tylko my sami się spotykamy gdzieś tam na ulicy, w sklepie i jest dzień dobry, cześć i jest rozmowa. Coś potrzebujecie, coś trzeba, także my to doceniamy i tak naprawdę dziękujemy, bardzo dziękujemy. Dumy zarówno z Leny i Miłosza, ale też innych sejneńskich sportowców nie kryje Maciej Plesiewicz, tutejszy starosta. Potrzeba właśnie takich pasjonatów, jakimi są trenerzy, którzy pracują na co dzień zawodowo, ale jeszcze to potrafią godzić właśnie ze swoją pasją, bo uważam, że tylko osoby, które czują ten sport, które się tym sportem interesują, interesowały, mogą na tak wysokim poziomie to prowadzić i mieć sukcesy. Oczywiście to nie tylko kickboxing, bo w Sejnach mamy jeszcze dwa kluby, Sejneńską Akademię Siatkówki oraz Sejneński Klub Sportowy Pomorzanka Sejny. Oni również mają swoje sukcesy, mają się czym chwalić. Także to tylko potwierdza, że małe miejscowości też potrafią wykształcić, znaleźć te diamenty, które przynoszą później ogromne sukcesy na arenach nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. To tutaj pierwsze kroki stawiała między innymi Maria Andrzejczyk, która jest, można powiedzieć, ambasadorką Suwalszczyzny. Ale nie ona jedna. Młodzież z Sejn to zauważalni i doceniani lokalni patrioci. Miałem zaszczyt poznać Patryka, ucznia tej szkoły w czerwcu, już w trakcie wakacji, kiedy był w trakcie okrągłego stołu Barbary Nowackiej w Białymstoku. I myślę, że sobie sami Państwo nie zdajecie sprawy, jak ten młody człowiek o imieniu Patryk jest wspaniałym ambasadorem ziemi sejneńskiej. Jak pięknie mówił o swojej szkole, jak pięknie mówił o Sejnach, jak pięknie mówił o kuchni lokalnej. Zachęcił wszystkich, aby tutaj przyjechać na te obchody i dałem mu słowo, że będę tutaj właśnie w październiku i na pewno je dotrzymam i za niecały miesiąc po raz kolejny spotkamy się w tej szkole. Ambasadorem Sejn, równie skutecznym, choć już znacznie dojrzalszym, jest również dyrektor lokalnego szpitala, jednocześnie radny Sejmiku Podlaskiego. Waldemar Kwaterski, odkąd wstąpił na ścieżkę samorządową, cieszy się olbrzymim poparciem lokalnej społeczności, której serce i zaufanie zdobył determinacją w walce o miejscową lecznicę. Podniósł szpital z popiołów i dba o niego od lat niczym o dziecko. Bardzo też angażuje się w życie lokalnej wspólnoty. Teraz marzy mu się jedno – odczarowanie Suwalszczyzny i należącej do subregionu ziemi sejneńskiej. Był obok starosty drugim z organizatorów wizyty marszałka Prokoryma w Sejnach. Zależało nam na tym, żeby dzisiejsza wizyta pokazała, że Sejny są na mapie województwa podlaskiego jako brama na Republiki Nadbałtyckie i tutaj przy tym nieszczęśliwym zwrocie przez Mych Suwalskich chcę pokazać, że to naprawdę życie toczy się bez żadnych ograniczeń, bezpiecznie i naprawdę zapraszamy wszystkich do nas przede wszystkim. Szerszą relację z Sejn pokażemy na naszej antenie już w sobotę i niedzielę w magazynie Podlaska Kronika Samorządowa. Już dzisiaj na nią zapraszamy.